Minimalny błąd, nie udało się, ale 190
starego kogoś. Najważniejsze jest ten uśmiechnięty. Ale zawsze nie sam. 227,5 kg. Najwyższy ciężar tego turnieju. I będzie to ostatnie podejście przed nami wiele atrakcji. Zobaczymy m.in. Wielkina. Przeszłość jak to mi być gimnastyka akrobatyczna, kulturysta Tomasz Kuczudak. Duet akrobatyczny Wielkina Przeszłowska, warto mi być ponownie. Ma przygotowane wręczenia specjalne i wyróżnienie. Ty poważny reprezentant KS Team Wrocław, wielki as Piotr Hawelsen, jego klubu, jego firmu. No Artur, wierzę, musi walczyć. Na siebie. Ale walczy ambitnie, no zobaczymy jak sędziowie to zinterpretują. Thank you.
Ziemkiem. Kolejne wyróżnienie pragnę wręczyć panu Markowi Dobrzyjanowi, pracownikowi Tarnoczewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Duże brawa! To jeszcze nie koniec, moi drodzy, listy wyróżnień. Kolejne wyróżnienie pragniemy wręczyć panu Dariuszowi Gołowi, pracownikowi siłowni warsztatów Księżyka, Adam Strumicki, Dariusz Kierowiec, Eugeniusz Grążowski, Marek Koczyjan, Roman Kokowski, Jarosław Brzęczka, Dariusz Gołowi, Andrzej Ryka są razem z nami, ale moi drodzy, to nie koniec, mamy małą niespodziankę, ale o niej już opowie pan Marek Koczyjan. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Jeszcze mam jedną małą niespodziankę dla osoby, która myślę najbardziej z nas wszystkich zasłużyła na to wyróżnienie. Jest to pomysłodawca Daniel Bartosz. Jest to osoba, która od wielu lat integruje środowisko osób sprawnych i sprawnych inaczej. I od nas, koleżanek i kolegów, przyjaciół ze Stowarzyszenia Integracja, tą nagrodę chcemy wręczyć prezesowi Stowarzyszenia Integracja, Sławomirowi Wiadrowskiemu. Proszę.